Prawo i Sprawiedliwość zwiększa przewagę nad konkurentami. Tak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu w polityce.pl. Spójrzmy na szczegóły badania. Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 41% badanych. To wzrost o 4 punkty procentowe. Spadek o 1 punkt procentowy notuje Koalicja Obywatelska. Teraz ma 23% poparcia. Polska 2050 może liczyć na 13% głosów. To także spadek o 1 punkt procentowy. Wzrost o 1 punkt notuje Konfederacja i może liczyć na 11% głosów. Spadek minus 2 notuje także Lewica. Głosować na nią chce 7% badanych. Według tego sondażu pozostałe ugrupowania nie przekroczyłyby progu wyborczego.